Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Mam na imię Ola, a dzisiaj przygotowałam dla Was film o autorach i autorkach, których chcę poznać bliżej w 2022 roku. Taki film przygotowałam dla Was również w ubiegłym roku i z tego co wróciłam sobie do tamtego filmu, w ogóle tak fun fact, oglądanie starych swoich filmów jest tak krępujące, że po prostu taki totalny cringe. W każdym razie z tych autorów, których chciałam poznać w zeszłym roku, udało mi się przeczytać książki czterech z nich. Tam był m.in. Haruki Murakami, Carlos Ruiz Zafón, Stephen King i Leigh Bardugo. Także tą czwórkę poznałam bliżej i w tym roku stwierdziłam, że taki film również nagram, także zobaczymy jak wyjdzie mi to w tym roku i pewnie zweryfikujemy sobie to gdzieś pod koniec roku. Mam tutaj na liście również 7 autorów, tak jak to było w roku ubiegłym. Mam 3 polskie autorki, 2 zagraniczne i 2 mężczyzn, także tak, jeśli chodzi o demograficzny podział, tak to się właśnie prezentuje. Jeśli chodzi o polskie autorki, to myślę, że zaczniemy od takiej monumentalnej trochę, czyli od naszej polskiej noblistki, pani Olgi Tokarczuk. Ja nie spotkałam się jeszcze, znaczy nie mam nawet żadnej książki pani Olgi Tokarczuk u siebie na półce, natomiast mam kilka zaznaczonych na Legimi. Pytałam Was też również na Instagramie o to, od której książki powinnam zacząć, bo mam trochę takie obawy co do prozy pani Tokarczuk. Wiem, że jest tam trochę realizmu magicznego, wiem, że jest bardzo dużo nawiązań do jakichś tam kulturowych rzeczy, więc obawiam się, że to pióro może być dla mnie lekko ciężkie i mogę jakby czegoś trochę nie zrozumieć na przykład. I dlatego też zwróciłam się z prośbą do kogo innego jak nie do Was na Instagramie i tam padały w zasadzie 3 tytuły i jest to oczywiście Bieguni, o których ja już słyszałam dużo wcześniej, Prowadź swój pułk przed kości umarłych, tą książkę poleciły mi chyba 3 osoby i książka o tytule E.E. O tej książce, przyznam się szczerze, nie słyszałam jeszcze nigdy, więc jeśli wiecie, od której powinnam zacząć, to dajcie mi znać. Ja osobiście bardziej skłaniam się ku książce Prowadź swój pułk przez kości umarłych. No ale wiecie, zobaczymy jak wyjdzie. Kolejną autorką, którą chcę poznać w 2022 roku, jest to znowu polska persona i tym razem mój wybór padł na panią Katarzynę Berenikę Miszczuk. I o tej autorce ja już słyszałam, jakby, no wiadomo, od jakiegoś czasu. Wiem, że kiedyś, jak ja zaczynałam dopiero swoją przygodę z fantastyką, to gdzieś ciągle mi się przewijała Szeptucha. Natomiast no ja jakby nie miałam jeszcze takiego przekonania co do polskich autorów, jak zaczynałam jak swoją przygodę właśnie z książkami o tematyce fantazy, czy też fantastycznej. I w końcu tej książki nie przeczytałam, natomiast ostatnio przeglądałam sobie swój Empik Go, jakoś tak jadąc, wiecie, szukając jakiegoś audiobooka. I tam z kolei trafiłam na książkę dla dzieci pani Katarzyny Bereniki Miszczuk. I to jest Tajemnica domu w Bilinach. I to jest książka dla, tak jak tam polecajkę ma Brandon Mull. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, jak to jest z tymi polecajkami niektórymi, natomiast no Brandon Mull tam napisał, że jest to książka nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, dla osób w każdym wieku. Jest tam sporo podobno empatii, lekkiego humoru i jestem ciekawa tej książki. Na pewno będę ją czytać jeszcze w tym miesiącu, w zasadzie słuchać na audiobooku, bo jak wiecie, ja lubię tak się rozerwać przy książce dla dzieci. Mnie to strasznie, to są takie dla mnie takie comfort booki. Ja jeśli sobie myślę o, mam hasło comfort book, to od razu sobie myślę o, oprócz oczywiście o Harrym Potterze, który zresztą też jest książką dla dzieci. Natomiast myślę sobie od razu właśnie o książkach dla dzieci i młodzieży. To jest dla mnie taki naturalny wybór. Drugą książką, którą chciałabym przeczytać, to właśnie myślę o tej no i właśnie teraz nie wiem jak to odmienić dobrze. 2 hours later. O tej książce Szeptucha.
Więc zobaczymy. Na pewno sięgnę po to, może w kolejnych częściach roku sięgnę po coś innego, a może Wy polećcie mi coś jeszcze wartego uwagi spod pióra tej autorki. Jeśli chodzi o trzecią polską autorkę, jest to autorka, która ostatnio na Instagramie i Bookstagramie często mi się też przewijała, dlatego stwierdziłam, że dobrze będzie ją poznać, a jest to pani Marta Kisiel. I tutaj, moi drodzy, zdecydowanie liczę na Waszą pomoc, bo kompletnie nie mam pojęcia, od czego powinnam zacząć. Jedyny tytuł, jaki mi się kojarzy, to jest Dożywocie. To jest chyba taka fantastyczna komedia, tak mi się wydaje, natomiast nie mam zielonego pojęcia, możecie mnie śmiało poprawiać w komentarzach. Jeśli nie Dożywocie, to wiem, że jest jeszcze jedna książka, coś taka czarna okładka, coś z pandą w tytule i to też gdzieś mi się przewijało w filmach, więc dajcie mi znać, a może jest coś innego, od czego warto zacząć i z utworami pani Marty Kisiel się zapoznać. Tutaj nie ukrywam, bardzo, 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 bardzo liczę na Waszą pomoc, także dajcie mi znać w komentarzach, będę mega wdzięczna. I teraz, kochani, przejdźmy do autorów zagranicznych. Na pierwszy rzut weźmiemy sobie panią Rebekę Solnit, a ja mam jej książkę Matka Wszystkich Pytań. Tą książkę ja już próbowałam kiedyś czytać, nawet zaczęłam. Doszłam bodajże tam chyba do 30 strony i odłożyłam ją ze względu na to, że kilka stwierdzeń bardzo mocno mnie w tej książce drażniło. I na te pierwsze 30 stron jakby udało mi się, jakby miałam takie poczucie, że ta książka jest bardzo stronnicza. Natomiast od tego momentu ja trochę więcej poczytałam o tej autorce. Nie ukrywam, że też posłuchałam dziewczyn z podcastu Już Tłumaczę. To jest w ogóle mój ulubiony podcast o tematyce książkowej. Także jeśli jeszcze nie znacie dziewczyn, to bardzo mocno Wam polecam. Tam znajdziecie sporą dawkę feminizmu, sporą dawkę reportaży. I w ogóle taka mega ogromnym szacunkiem darzę to, że mają taką wiedzę na temat literatury. Obie zresztą dziewczyny są tłumaczkami, także mega, mega dużo, duża dawka. Boże, jak ja się dzisiaj... Mega duża dawka wiedzy i takich ciekawostek o książkach i przy tym oczywiście bardzo fajnie o tych książkach opowiadają. Także posłuchałam trochę ich, poczytałam trochę na temat Rebeki Solnit przy okazji tych wszystkich akcji książkowych, czy przy okazji jakichś takich artykułów feministycznych, które mi się trafiły i stwierdziłam, że spróbuję jeszcze raz, bo może nie warto się zniechęcać tymi kilkoma zdaniami. I właśnie zacznę od Matki Wszystkich Pytań. Jest jeszcze jedna książka Rebeki Solnit, którą mam zabukowaną na swojej półce na Legimi, natomiast w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć jej tytułu. Pamiętam tylko okładkę, że jest po prostu niebieska z białym tytułem. Zresztą też na Już Tłumaczę słyszałam o esejach pani Rebeki Solnit. Też o innym tytule, oczywiście teraz nie jestem w stanie sobie tego wszystkiego przypomnieć, a mimo tego, że robiłam sobie listę na komputerze, który mam właśnie przed sobą, to zapomniałam tego wpisać. Brawo ja! Kolejną autorką, którą trochę aż wstydnie znać, jak się czyta fantastykę młodzieżową, tak jak ja jestem dosyć dużą fanką tej fantastyki młodzieżowej, co możecie zauważyć, chociaż ostatnio trochę mniej na moim kanale, natomiast no, jakby to jest jeden z moich gatunków pierwszego wyboru. I taką autorką, z którą ja jeszcze nie miałam przyjemności się zapoznać, jest pani Samantha Shannon i jej najbardziej chyba popularna seria Czas żniw i oczywiście Zakon drzewa pomarańczy. O ile Zakon drzewa pomarańczy jakoś mnie nie ciągnie do czytania tej książki, to o tyle do Czasu żniw ciągnie mnie bardzo. I to trochę z takich pobudek, można by powiedzieć, takich może estetycznych, bo przepraszam Was za te wszystkie cięcia w filmie, ale po prostu dzisiaj jakoś wszystko idzie mi pod górkę. A koniecznie chcę dla Was ten film dzisiaj nagrać i wstawić na kanał.
W każdym razie, ze względów estetycznych, bo widziałam te przepiękne wydania SQN Originals, czas już nie w twardej oprawie, które zostały wydane przy okazji chyba wydawania tomu Koniec Maskarady, czyli bodajże czwartego albo piątego tomu tej serii. No i trochę zaczęłam się bliżej przyglądać tej serii, zaczęłam szukać, o czym jest, jakby może nie tak usilnie, żeby nie zdradzać sobie też za bardzo fabuły, natomiast tak, wiecie, troszeczkę zbadać temat i okazało się, że jest to mega, mega ciekawe. Przy okazji też ostatnio Dr. Book robiła reread i też oglądałam sobie jej film na ten temat, także myślę, że prędzej czy później w tym roku po przynajmniej pierwszy tom serii sięgnę. I teraz przechodzimy do rodzynków, w zasadzie dwóch mężczyzn na mojej liście autorów do poznania w 2022 roku i pierwszy z nich to jest oczywiście Thomas Hardy. Ja o panu Tomasie już mówiłam 1500 razy, więc nie będę wam tutaj za długo, za bardzo przynudzać. Natomiast Tessa de Uberville czy de Uberville, nie wiem dokładnie jak poprawnie powinno się wymawiać ten tytuł, jest na moim TBR-ze, zresztą mówiłam wam o tym w 22 książkach na 2022 rok i bardzo, bardzo, bardzo chcę ją przeczytać, tylko jakoś tak czuję, że nie mam jeszcze na nią momentu. Natomiast na pewno wezmę się za tę książkę, wezmę się też za Więzy Miłości, które mam na swojej półce na Legimi. I z ręką na sercu tutaj uroczyście oświadczam, że na pewno jeden z tych tytułów postaram się przeczytać w tym roku. A, i może wam powiem dlaczego. Zresztą mówiłam już o tym też w tych 22 książkach na 2022 rok. Natomiast ja chcę poznać wreszcie perspektywę męską, jeśli chodzi o książki właśnie z tego, z klasyki literatury brytyjskiej, bo ja już mam doskonały ogląd, jeśli chodzi o kobiecą perspektywę, bo czytałam zarówno książki Charlotte Bronte, jak i książki Jane Austen, ale nie czytałam tej jeszcze perspektywy męskiej i jestem jej mega ciekawa, bo wydaje mi się, że jak na tamte czasy to jest dosyć niespotykane, żeby mężczyzna pisał o miłości, bo jak wiemy, pisali o różnych innych rzeczach, chociażby o tej ciemnej stronie człowieka, natomiast o miłości jakoś mi się nie zdarzyło. O ile się mylę, to oczywiście możecie mnie poprawić, natomiast kobiety też często w tamtym okresie pisały pod pseudonimem męskim, tak jakby chociaż Jane Austen w przypadku pierwszych swoich utworów, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie ściemniam, ale wydaje mi się, że o tym czytałam w jej biografii. To tak, tej prawdziwej perspektywy męskiej jeszcze nie poznałam i stąd właśnie wybór padł na Thomasa Hardiego. I ostatnim już autorem, którego mam w planach poznać w 2022 roku i którego jeszcze książki ani jednej nie czytałam, to jest Kazuo Ishiguro. To jest autor, który jest nazwany, gdzieś czytałam, jak szukałam jego książek, jakie książki właśnie zostały wydane przez niego, napisane, to jakby znalazłam takie zdanie, że jest to ulubiony pisarz Hollywood, bo bardzo dużo książek jego zostało zekranizowanych. Nie wiem, nie sprawdzałam, które konkretnie i nie wiem, czy nie oglądałam kiedyś na przykład jakiejś książki, która została przez niego napisana, a została zekranizowana. Natomiast no, niewątpliwie ten autor też jest gdzieś bardzo, bardzo wysoko na mojej liście do poznania w tym roku. Kochani, i to by było na tyle. Bardzo was przepraszam za te wszystkie cięcia w filmie i pomyłki, natomiast jakby trochę mam tutaj rozpraszaczy, bo nagrywam ten film w ciągu dnia, kiedy jeszcze teoretycznie pracuję, więc coś tam jak pipnęło, pszczęknęło, to bardzo was przepraszam. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to będę wdzięczna za zostawienie kciuka w górę i subskrypcję mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I oczywiście bardzo was proszę o polecenie książek pani Marty Kisiel i ewentualnie pani Olgi Tokarczuk, od której z książek powinnam zacząć sobie swoją przygodę z właśnie tymi autorkami.
Tymczasem życzę Wam miłego dnia, tygodnia, weekendu, w zależności od tego, jak zwykle, kiedy ten film oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Buziaki.